Dzień dobry wszystkim, trenero z tej strony. Witam w kolejnym odcinku projektu Akademia, czyli futbolowej odysei Heinza, trenero niemieckiego szkoleniowca prowadzącego aktualnie zespół Holstein Kielonia w niemieckiej Bundeslidze i w tymże to klubie próbującym zbudować Akademię światowej klasy. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie mecz w ramach trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Będzie to wyjazdowe spotkanie do Frankfurtu, czyli spotkanie Eintracht Frankfurt kontra Holstein Kielonia. Zanim oczywiście do tego dojdę, pokażę Wam wszystko to, co wydarzyło się w klubie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy. Oraz oczywiście przedstawię nowych zawodników, którzy dołączyli do zespołu w ramach styczniowego okienka transferowego. Zaczynamy od meczów. Ostatnie nasze spotkanie to był mecz z Wolfsburgiem. Później mecz w Bundeslidze z Hertą, niestety mecz przegrany. Aha, no cóż, nie powinno się to tak skończyć, bowiem do 78 minuty wygrywaliśmy 2-0 w Berlinie, ale w 70 minucie czerwona kartka dla Birgera Mellinga. No i Denis Jastrzębski w 78 i Ignacio Pusetto w 81, 85 minucie trafiają i przegrywamy to spotkanie 3-2. No tutaj Birger Melling, ostatnie jego spotkanie w barwach Holstein Kielonia, nie będzie go wspominał miło, my również nie. Statystycznie, no cóż, Hertha była po prostu lepsza, a od momentu, kiedy przegrywaliśmy, przepraszam, kiedy graliśmy w osłabieniu, no w zasadzie miażdżyli nas w zasadzie w każdym momencie. Więc nawet gol tutaj Nolego, o ile się nie mylę, Giacomo Nole strzelił bramkę w tym meczu jako drugi. Tak, w 76 minucie był to gol z rzutu wolnego. Tutaj niczego nie zmieniał, no oni ten ostatni kwadrans, ostatnie 20 minut rozegrali znakomite, w zasadzie wbijając nas w murawę. Na plus asysta Hikity. Bramka oczywiście Giacomo Nolego i kolejne trafienie Janiego Sery. Jedziemy dalej. Później wyjazdowe spotkanie w Nikozji. To jest mecz zamykający mecz ostatni grupowy grupy G Ligi Europejskiej, czyli spotkanie w Nikozji Apoel Nikozja kontra Holstein Kielonia. Wygrywamy ten mecz 3-1, grając praktycznie w rezerwowym składzie. Spójrzcie tutaj tylko na to zestawienie. Kuster w bramce, Sterner, Soukup, Kempf, Kruger w obronie, Hikita, Milling w pomocy, Schindler, Leverenz, Richter, Stefancic zagrali jako ten ofensywny kwartet. No i mecz ten wyciężyliśmy 3-1. Bramki Mati Stefancicia, Aleksandra Mjolinga, Markus Pedersen trafia do własnej bramki po tym, jak Leverenz oddał ładny strzał i w zasadzie skusiłbym się tu raczej bardziej i zaliczył tą bramkę Leverenzowi, który tutaj popisał się ładnym uderzeniem i ta bramka, no mojej opinii, powinna być zaliczona jemu. Asysty René Krügera, który również zostaje bohaterem meczu. To ciekawe. I nasz lewy obrońca tutaj błysnął w tym spotkaniu. A no właśnie. Wśród lewych obrońców jest teraz pewien kłopot w klubie i to kłopot nie biedy, a bogactwa. Asysta również Stevena Leverenza. Statystycznie, no cóż, mieliśmy przewagę, to nic nie powiedzieć. Absolutnie tutaj zdominowaliśmy i zmiażdżyliśmy rywala. Jedziemy sobie dalej. Mecz z Freiburgiem wygrany 3-2, aczkolwiek przegrywaliśmy tutaj 1-0. Później jeszcze było 2-2, ale w 89 minucie Roberto Massimo strzela bramkę na 3-2 i wygrywamy to spotkanie w takim właśnie wynikowym wymiarze. Dwie bramki tego właśnie zawodnika, Roberto Massimo. Gianni Serra również dokłada swoje trafienie. Asysty zaliczają również Roberto Massimo jedną i Gerrit Holtmann również dokłada swoje ostatnie podanie. Statystycznie wyglądamy całkiem nieźle, 24 do 7 w strzałach, tak więc tutaj również zespół z Freiburga udało nam się zdecydowanie zdominować. I ostatnie spotkanie tejże rundy jesiennej to jest wyjazd do Mönchengladbach, gdzie graliśmy z tamtejszą Borussią. Mecz wygrany 1-1. Bramka Carlosa Ikity, dla którego jest to pierwsze trafienie. Asystę zalicza Holtmann. Dobry mecz w naszym wydaniu. Myślę, że taki dosyć wyrównany. Aczkolwiek tutaj statystyki mówią co innego, ale to był taki wyrównane spotkanie. Aczkolwiek ze wskazaniem delikatnym dla nas. Dobra, później mamy przerwę zimową. Rozegraliśmy dwa spotkania z mało znaczącymi rywalami, chociaż wygrana w Edynburgu nad Hearts jest dobra. Była dobrym wynikiem.
Jedziemy sobie dalej. Otwieramy rundę wiosenną spotkań w niemieckiej Bundesligi. Pierwszy mecz to mecz z Hamburgerem SV. Bramka Dominika Solanke w 24 minucie. No, powinniśmy ten mecz wygrać przynajmniej różnicą 4-5 bramek. Asysta tutaj jeszcze Roberto Massimo, nie wspomniałem. Nasza przewaga w tym spotkaniu była ogromna, 19-4 w strzałach, co chwilę mieliśmy jakąś tutaj niezłą sytuację, co chwilę zagrażaliśmy bramce rywali. Oczywiście nie jest to tam prawie 40 strzałów, tak jak było w Nikozji, ale nasza przewaga tutaj, no nasza przewaga była ogromna. I no, wygraliśmy w sposób absolutnie zasłużony, aczkolwiek powinniśmy wygrać więcej. Troszkę strasznie mnie irytują te strzały nieprzygotowane. Zacząłem już pracować nad jakąś inną taktykę, nad jakąś inną taktyką, bo ta troszkę mi się zaczęła nudzić. Więc dzisiaj być może już zobaczymy coś innego w naszym wydaniu. Jedziemy sobie dalej. Mecz z Borussią Dortmund przegrany, absolutnie zasłużenie, tutaj Borussia zmiotła nas z boiska, jest to zespół, który w tej chwili jest liderem niemieckiej Bundesligi, no i zagrali po prostu wyśmienicie, widać to nie do końca w statystykach, ale... No ale tu już sytuacje, tak, 200% sytuacje, 3 inne okazje, u nas 0, my tylko oddawaliśmy jakieś tam strzały z dystansu nieprzygotowane albo wyblokowane, tak więc zdecydowane, zasłużone zwycięstwo Borussii Dortmund i narastająca we mnie frustracja właśnie tych niewykorzystanych strzałów, tych jakichś takich sytuacji z pupy, że tak powiem. I nasze prace nad nową taktyką zaczęły się intensyfikować, a ich kulminacja nastąpiła tutaj, kiedy to wyjechaliśmy na mecz do Augsburga i zremisowaliśmy go 3-3 w zasadzie. Na własne życzenie, tutaj proste błędy gdzieś nam się przytrafiały, bramki strzelili Roberto Massimo, Pablo Lencina, o czym za chwilę powiem, i Gianni Serra, i ci sami zawodnicy również, to ciekawe, zaliczyli asysty, czyli każdy z tych trzech strzelców zaliczył asystę przy bramce kolegi i to oczywiście duży, duży pozytyw. Statystycznie wyglądaliśmy lepiej, no ale właśnie, gdzieś ta gra w obronie fatalna i bardzo to było widoczne w meczu z Borussią i w innych meczach również, gdzie właśnie ci dwaj ofensywni pomocnicy, no nie do końca mi się to jednak podoba, że jednak tracimy te bramki, zwłaszcza w tak prosty sposób, mając też na uwadze fakt, że nie w każdym meczu jesteśmy w stanie stworzyć sobie tyle sytuacji, nie mamy tak klasowych aż zawodników. Dlatego postanowiłem troszkę zmienić taktykę, co za chwilę zobaczycie, ale najpierw przedstawię Wam nowych zawodników, bo powiem, przyznam szczerze, poszalałem. Poszalałem na tyle, że nawet nie zauważyłem, że przekroczyłem o 2,5 miliona budżet, czyli wydałem jak na razie więcej niż zarobiłem. Troszkę wbrew sobie. Zapomniałem o tutaj dwóch transferach, w zasadzie o tym, o Dinku Fliuzeku, zapomniałem o tym, że go sprowadziłem jeszcze w październiku, tak więc bilansując sobie kupno Pablo Lenciny i Bilala Gileta, zapomniałem o właśnie Dinku Fliuzeku, który kosztował prawie 5 milionów euro. Ale po kolei. 1 stycznia w klubie melduje się Carlo Matijasewicz, 1,5 gwiazdki obecnej umiejętności, tylko 3 gwiazdki potencjału. Jest to transfer, który dopięliśmy 2 lata temu. Zawodnik był 16-latkiem, mógł dopiero przejść do nas po uzyskaniu pełnoletności. No i trafiłem kulą w płot niestety, mimo tego, że jest to zawodnik obunożny, no to nie przedstawia tu na nas jakiejś dużej wartości. Nie jest to zawodnik już do pierwszego składu, będzie grał w drużynie U19 i raczej będziemy próbowali się go pozbyć, aczkolwiek no, ten 3-gwiazdkowy potencjał może troszkę to zmienić. Choć z drugiej strony właśnie potencjalny ligowy i środkowy obrońca na poziomie trzeciej ligi. Raczej nic tutaj z tym zawodnikiem niestety nie uda nam się wymyśleć. Jedziemy dalej. Drugi transfer, który został podpisany na tych samych zasadach, to jest transfer lewego skrzydłowego Antonio Stolnika, Kanadyjczyka, no, który ma podobną sytuację co kolega. 2 gwiazdki obecnych umiejętności, 3 gwiazdki potencjału. Jest to lewy schodzący napastnik. Również tutaj chyba nie wiążemy z nim jakichś wielkich nadziei, aczkolwiek
no ma troszkę doświadczenia międzynarodowego. Moglibyśmy go spróbować w jednym czy dwóch meczach i zobaczyć, czy uda się z niego coś tutaj uzyskać. Nie pod kątem grania oczywiście w Holstein Kielonie, ale pod kątem jakiegoś może transferu do drugiej czy do trzeciej niemieckiej ligi. Sprawdźmy sobie jego raport. No, tu już jest potencjalny ligowy lewy skrzydłowy na poziomie drugiej Bundesligi, czyli już jakieś 500 000 euro moglibyśmy za niego kiedyś tam uzyskać. Zobaczymy. Dinko Friuzek to jest ten, czy też Dinko Friuzec, to jest ten zawodnik, o którym zapomniałem. 3 gwiazdki obecnych umiejętności, pełen 5-gwiazdkowy potencjał. Jest to Chorwat, 18-latek, 12 spotkań w reprezentacji U21 i uwaga, 11 bramek w tejże, tak więc jest to już zawodnik, który mógłby grać w pierwszym zespole, który mógłby tutaj już się sprawdzać. Oczywiście teraz zmieniliśmy troszkę taktykę, o czym zaraz powiem, i zdecydowałem się na ustawienie z jednym napastnikiem, co jest trochę problematyczne, bo mamy tych napastników teraz w składzie przynajmniej 5 na dobrym poziomie i każdy chciałby z nich grać, tak więc pojawi się tu pewien problem. Oczywiście na szczęście niektórzy z nich, jak Solanke czy Richter, mogą grać na lewej stronie pomocy jako ci schodzący napastnicy. Tutaj Dinko może też grać, no aczkolwiek nie za bardzo na prawej stronie, aczkolwiek możemy go może przytrenować do gry właśnie jako prawy ofensywny pomocnik, albo może bardziej jako lewy, ponieważ jest to zawodnik prawonożny, więc jako schodzący napastnik wolałbym na tej przeciwnej nodze w odniesieniu do strony, na której gra. Jak widzicie, zawodnik bardzo szybki, bardzo wysoki, zwinny, sprawny, silny. Także wszystko tutaj z nim jest ok. W kwestiach technicznych bardzo dobre przyjęcie piłki. Potrafi też dryblować, ma świetną technikę. W atrybucie mentalnym jest błyskotliwy, determinacja na wysokim poziomie plus zrównoważony charakter. To dobra mieszanka. Umie też współpracować z zespołem. Dinko no, będzie tutaj, mamy nadzieję, jakimś hitem. I być może w przyszłości jakimś dużym, dużym transferem. Jedziemy dalej. Pablo Lencina to jest zawodnik, na którego wydaliśmy krocie. 10 milionów w naszym budżecie to jest ogromna suma, jeśli chodzi o klasę naszego klubu. 18-latek, 11 meczów w reprezentacji U20 Argentyny, 3 bramki w tejże, 4 gwiazdki obecnych umiejętności, 5 gwiazdek potencjału. Tak więc mamy tu chyba do czynienia z jakimś diamencikiem, który powinniśmy szlifować i liczyć na sprzedaż. Dasz za lat kilka do naprawdę dobrego klubu, za naprawdę wysokie, za naprawdę dobre pieniążki. Pablo to wysoki zawodnik, a przy tym bardzo zwinny, 189 cm, 81 kg wagi, przyspieszenie 16, szybkość 16, zwinność 18, równowaga również na bardzo wysokim poziomie technicznie. Zawodnik no dobry, technika bardzo dobra, dribbling mógłby być ciutkę lepszy, 13. No nic, będziemy nad tym pracować. Dośrodkowania na wysokim poziomie, wręcz na bardzo wysokim poziomie, może grać na prawej i na lewej stronie pomocy, tak więc jest to oczywiście również dodatkowy plus, jego uniwersalność. No i jest też zawodnikiem obunożnym, co jest dla mnie niezwykle istotne i w tej chwili właśnie gra jako prawa strona. Najlepiej czuje się jako schodzący napastnik z tej prawej strony, bo nie dość, że potrafi dośrodkować w sytuacji, gdy byłby bliżej linii końcowej boiska, to jednak też potrafi zejść z piłką do środka i oddać skuteczny strzał, aczkolwiek jego wykańczanie akcji no jest chyba troszkę takie sobie, aczkolwiek zawodnik młody, więc jeszcze będziemy nad tym z pewnością pracować. Jedziemy. Costinha, sprowadzony z Portugalii. No właśnie, u tamtych zawodników nie pokazywałem wam historii, za co przepraszam, więc już jedziemy. Dinko Friuzek, jego dotychczasowa historia, jego dotychczasowa kariera kręciła się w Zagrzebiu. Dynamo Zagrzeb, 23 ligowe spotkania, 13 bramek, 1 asysta. Tak więc niezłe staty jak na 18-latka. Pablo Lencina, również 18-latek. Jego statystyka to również nie jest tu zatrważająca. To są zawodnicy dopiero stojący u progu swoich wielkich karier. 42 spotkania, 6 bramek, 8 asyst. Zupełnie, zupełnie przyzwoite staty jak na zawodnika, który wówczas miał lat 16 czy 17. Costinha został kupiony z Rio Ave. No jest to troszkę brakujące ogniwo w naszej układance, no bo Sterner nie jest zawodnikiem, który będzie, z którym wiążemy jakąś przyszłość, więc potrzebny nam był zawodnik na prawą stronę obrony dobry, a jeszcze z dużym
dużym potencjałem i właśnie ten zawodnik uderza w te struny. 2,5 gwiazdki, obecne umiejętności 5 gwiazdek, potencjału 21 lat, 13 spotkań reprezentacji U21 Portugalii, bowiem takiej narodowości jest ten zawodnik. Dotychczasowa jego kariera w portugalskiej Premier Lidze to 59 spotkań, 2 bramki, 1 asysta i 2 razy bohater meczu, tak więc zupełnie przyzwoicie sobie ten zawodnik radzi i miejmy nadzieję, że tak również będzie w Niemczech i że będzie tutaj jakimś wzmocnieniem, jeśli nie tylko uzupełnieniem. Jedziemy dalej. Bilal Gillet, 11 milionów euro z Toulouse. Go sprowadziliśmy za zawodnika, który ma lat 17, no ale spójrzcie, 3 gwiazdki obecnej umiejętności, 5 gwiazdek potencjału. Spójrzcie tylko na te statystyki, na jego umiejętności bardzo, bardzo wysokie już w tak młodym wieku. Jakiś fantastyczny mental ma ten zawodnik, chociaż akurat determinację mógłby mieć troszkę większą, ale waleczność, pracowitość, umiejętność ustawienia się, umiejętność podjęcia decyzji plus znakomite statystyki, jeśli chodzi o fizyczność, czyli atrybuty fizyczne. Tu również równowaga, sprawność, szybkość, wytrzymałość, zwinność, bardzo wysoki poziom. No i również technika, przede wszystkim gry obronie, krycie, odbiór, podanie, krycie i odbiór 13-14. Gra głową oczywiście, szału nie ma, ale jest to zawodnik grający na lewej stronie defensywy. Do tego potrafi piłkę podać, potrafi też dośrodkować nad dribblingiem. Jego będziemy pracować. Także naprawdę, naprawdę świetny zawodnik nam się trafił. No i myślę, że była to warta inwestycja, bowiem 11 milionów euro to kupa szmalu dla naszego klubu. No i miejmy nadzieję, że kiedyś to się zwróci z nawiązką, a przy okazji zawodnik jeszcze jakieś trofea w klubie wywalczy. Dotychczas jego kariera kręciła się właśnie w Toulouse, gdzie na poziomie pierwszoligowym we Francji już grał sezon temu, czyli już jako zawodnik 16-letni miał 11 spotkań ligowych i zaliczył tam jedną asystę w tym sezonie. 9 razy grał, z tego 8 w pierwszym składzie w Toulouse, w pierwszym składzie tego zespołu grającym w Ligue 1. Tak więc zapowiada nam się bardzo ciekawy transfer, zapowiada nam się bardzo ciekawy zawodnik, no i zapowiada nam się bardzo ciekawa walka na lewej stronie obrony, bowiem mamy tu i Borne Sosę, jest Juliet i jest René Krieger, jeszcze jest z drużyny U19 również zawodnik trzygwiazdkowy, o ile się nie mylę, nie, już jest dwugwiazdkowy, Jurica Radić, który też czeka na swoją szansę, troszkę tu mu spadły te umiejętności, chyba go gdzieś przesuniemy do pierwszego składu, może damy mu mecz lub dwa, żeby pokazał swoje umiejętności, bowiem no, na tej lewej stronie robi się ciekawie. Chyba też chciałbym kogoś tutaj sobie wypożyczyć do jakiegoś innego klubu celem ogrania, celem zdobywania doświadczenia. Jedziemy dalej. Ostatni zawodnik, którego zakupiliśmy, stoczyliśmy o niego walkę. Nie do końca go chcieliśmy, no ale jeżeli po takiego zawodnika zgłasza się FC Porto, Chelsea i inne kluby, postanowiliśmy i my stanąć w szranki i konkurencji, zwłaszcza, że cena była dobra, 1,9 miliona euro. Za taką kwotę można było tego zawodnika nabyć z Partizana, nie, z Czerwonej Zvezdy, z Belgradu. Spójrzcie, w tym sezonie grał w serbskiej Superlidze 20 razy, strzelił 14 spotkań, 4 asysty, a jeśli dołożymy do tego i mecze europejskie, i mecze pucharowe, mamy 34 spotkania, już w tym sezonie 18 bramek, 4 asysty. No trzeba było tego zawodnika za taką cenę, trzeba było go po prostu wykupić. Tak jak mówię, nie do końca potrzebny był nam chyba kolejny zawodnik, więc troszkę to był taki mój kaprys. Ale też mówię, taka cena nie zdarza się często za takiego zawodnika. Sprawdźmy sobie jego profil. Jak widzicie, 19 lat, 7 spotkań w reprezentacji U21 serbskiej, 8 bramek. Tak więc no już to nam mówi o tym, jakiej klasy może to być zawodnik. Już teraz jego wartość to jest 3,5 miliona. Więc no... Miejmy nadzieję, że jest to kolejna perła, charakterystyka w mediach, wielki talent, znakomite atrybuty fizyczne, mentalne nie gorsze, techniczne nie gorsze, podanie, przyjęcie piłki super, gra głową doskonała, wykańczanie akcji świetne, a to zawodnik 19-letni. Tak więc miejmy nadzieję, że jest to kolejny super talent i będzie się rozwijał i kiedyś sprzedamy go za 50 milionów minimum. Przechodzimy do dzisiejszego spotkania. Dzisiaj zagramy w takim oto ustawieniu. Zobaczymy, jak będzie się prezentować nasza gra. To pierwszy raz, kiedy gramy w tymże ustawieniu. Tak więc jest to pewne ryzyko. Gramy we Frankfurcie, jest to Puchar Niemiec przegrywający odpada, więc...
Sporo ryzykuję, ale okej. Mam nadzieję, że się opłaci. Newbel w bramce, Sosa, Tanzebe, Kemp i Costinha w obronie. Costinha debiutuje. Finardi, Grönli i Almeida stanowi trio naszych pomocników. Korzystamy tutaj z defensywnego pomocnika i to jest główna zmiana, jeśli chodzi o taktykę. No i trio napastników, bo tak można powiedzieć, skrzydłowi grają jako schodzący napastnicy, czyli Holtman, Markowicz i Schindler. Wjeżdżamy na boisko. Spróbujemy rozegrać ten mecz. Oczywiście dzisiejsza porażka jest wielce prawdopodobna, bowiem korzystamy pierwszy raz z tego ustawienia. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Miejmy nadzieję, że źle nie będzie, ale jestem przygotowany mentalnie na porażkę. Mamy jeszcze sporo meczów do rozegrania. Jest jeszcze cała runda wiosenna. Są jeszcze przynajmniej dwa mecze w Lidze Europejskiej. Uwaga, wpadliśmy na Palermo, więc z włoskim klubem będziemy bić się o awans do chyba 1/8 czy też do 1/16 finału Ligi Europejskiej. Zaczynamy to spotkanie. Nowe ustawienie taktyczne. Zobaczymy, jak będziemy się prezentować w tymże właśnie. Widzę, że tutaj nasz dzisiejszy przeciwnik stosuje przynajmniej na papierze takie samo. Oczywiście role te na pewno są inne. Zobaczymy, jak my będziemy wyglądać. Hop, dokonamy pewnych zmian. Już mamy tutaj, uwaga, 65% posiadania piłki po pierwszych 25 minutach. To jest dobre. I uwaga, zaczynamy akcję Grönli. Townsebe do Borny Sosy. Sosa wrzutka w pole karne. Schindler właśnie tu już znalazł się w pole karnym. To jest właśnie jedna z tych zmian taktycznych. To nie jest zawodnik teraz, który trzyma się linii. On wchodzi bardzo często i bardzo głęboko w to pole karne. Jest teraz schodzącym napastnikiem. Zobaczymy, czy... Uff, teraz było blisko. Newbel wyłapuje piłkę i na szczęście nie tracimy bramki. Mamy chyba lekką przewagę w strzałach. Niestety wszystkie są niecelne. Uwaga, czy będzie kolejna akcja z naszej strony? Nie będzie. Tutaj zabrakło mi troszkę Finardiego, który gdzieś uciekł ze swojej pozycji defensywnego pomocnika, bo ta piłka powinna być przechwycona w środkowej strefie właśnie przez tego oto zawodnika. No właśnie, tutaj ta taktyka jest jednak troszkę ryzykowna, bo tylko mamy w tej chwili jednego defensywnego pomocnika, no ale wymyśliłem ją raczej z myślą o meczach wyjazdowych. Tak więc zobaczymy w meczach u siebie. Raczej będziemy stosować starej taktyki z dwoma środkowymi pomocnikami. Skończyła się pierwsza połowa. Nie była ona zła w naszym wykonaniu, ale szału też nie było, więc myślę, że sobie wpuścimy w zasadzie Korcimie, żeby tu zmienić Schindlera i Holtmana. Dam im jeszcze 10-15 minut. Zobaczymy, co wymyślą, bowiem i Lencina, i Massimo to są tacy naturalnie schodzący napastnicy i to właśnie bardziej pod nich ta taktyka jest zrobiona. Nie pod Holtmana i Schindlera, którzy wolą być raczej zawodnikami skrzydłowymi, trzymającymi się bliżej linii bocznej boiska. Uwaga, 46 minuta, Costinha i będzie kolejny rzut rożny. Znowu będzie krótkie rozegranie. Nie, tym razem wrzutka w pole karne. André Almeida przechwytuje piłkę i koniec tej akcji. Nadal mamy przewagę bardzo dużą w posiadaniu piłki, 65%, 7 do 5 w strzałach, tak więc tych strzałów nie oddajemy jakoś zatrważająco dużo. Ale chyba wolę to niż te wiecznie zablokowane strzały, którymi częstowali mnie moi zawodnicy w poprzednim ustawieniu taktycznym. Uwaga, Kemp tutaj naciskany przez rywala. Troszkę śmiesznie to wygląda. Wreszcie odgrywa do Newbela. Kemp to zawodnik, który w swoich umiejętnościach ma to, że nie oddaje piłki pod presją. No i tutaj pokazał nam dokładnie to. Uwaga! Prawie strzeliliśmy bramkę. Bardzo ładna akcja. Borny Sosy, wrzutka w pole karne. Tam był Markowicz, oddał strzał, ale strzał ten niestety obił tylko słupek, potańczył troszkę na linii i wyszedł w pole. Taktyka zmieniamy. Massimo wejdzie sobie tutaj, spójrzcie, od razu już zielona lampka się pali. Zobaczymy, co ci młodzi zdolni pokażą nam teraz. Mają 32 minuty na to, żeby odmienić losy tego spotkania, aczkolwiek no tak jak mówię, nie gramy źle. 61 minuta, 66% posiadania piłki, 10 do 5 w strzałach, tak więc uzyskaliśmy sobie przewagę w tych ostatnich kilkunastu minutach. Ten początek
drugiej połowy zdecydowanie dla nas. Eintracht raczej tutaj niewiele ma do powiedzenia, aczkolwiek chyba teraz będzie chciał zdanie lub dwa wtrącić. Ale nie, Finardi, Grunli, Markowicz czeka na wsparcie, ładne podanie do Roberto Massimo, Massimo tam robi się tłoczno w polu karnym, Massimo oddaje strzał, niestety bramkarz broni, mamy rzut rożny, szkoda, bo tam mieliśmy chyba przewagę w polu karnym, uwaga, może teraz Costinha, Andre Almeida, strzał zablokowany, jeszcze raz Costinha i znowu jakaś ganianka, niestety Costinha próbuje wgrać piłkę pole karne, zupełnie mu to nie wychodzi, ale teraz przechwytuje kolejną daleką piłkę zagraną przez obrońcę Eintrachtu Frankfurt i mamy kolejną akcję. Almeida, Grunli, Roberto Massimo wpada w pole karne, Markowicz oddaje strzał, strzał niecelny. Myślę, że następna nasza zmiana to będzie napastnik. Markowicz dzisiaj sobie troszkę nie radzi. Uwaga, Kempf, Costinha. Jedziemy dalej. Wrzutka w pole karne nieudana. Grunli na szczęście ma piłkę. Borna Sosa wpada w pole karne. Teraz Markowicz i mamy bramkę. Aleksandra Markowicz jednak strzela gola. Pierwszy jego strzał był obroniony przez bramkarza. Drugi strzał, w drugim strzale już się nie pomylił. Dobitka. Szkoda, bo Borna Sosa zaliczył, zasłużył sobie tutaj na asystę. Tym ładnym dogranym, tą bardzo ofensywną akcją, to też jest zmiana taktyczna świadoma, ci bardzo atakujący już nie mają tylko wsparcia, wręcz atak w tej chwili mają nasi boczni obrońcy i widać, że to im się podoba. Dobra, szybciutko pauza, zmienimy sobie napastnika, wejdzie Dominik Solanki i jedziemy dalej. Borna Sosa, Grunli, Markowicz. Ostatnia akcja tego zawodnika przed zejściem z boiska i oddaje piękny strzał, piłka na rzucie rożnym. I uwaga, w drugiej połowie w zasadzie Eintracht nie zrobił nic. Jak mieli 5 strzałów, tak mają. My już tych strzałów mamy w tej chwili 19, nadal 65% posiadania piłki. Uwaga, żebyśmy teraz tylko za to nie zapłacili, płacimy za to potworną cenę. 89 minuta i jejku, co za fatalny błąd, co za proste zagranie. Jak to się mogło stać? Tutaj mieliśmy cały trójkąt zawodników, którzy mieli upilnować Calverta-Luina. Niestety nie upilnowali go. On wbiegł dokładnie między nich trzech i umieścił piłkę w siatce. No i fatalnie, fatalnie się to kończy. 89 minuta, a tak mało brakowało. A teraz będziemy mieli co? Dogrywkę? Tak, będzie dogrywka. Nie mamy już zmian. Szkoda, bo następny mecz za 3 dni. Może być problem kondycyjny. Dobra, rozpoczynamy dogrywkę, gramy, niech się dzieje co chce. Zobaczymy, co uda się zrobić naszym zawodnikom Grunli. Niestety nie jest. Spójrzcie, 6 strzałów, mieli 5 po pierwszej połowie i tym jednym strzałem w 89 minucie w zasadzie nas załatwili. My oczywiście fatalna skuteczność, 20 strzałów, tylko jedna bramka, ale co cieszy, tylko 2 zablokowane strzały. No to jest jakaś zawsze dobra informacja. Uwaga, Grunli, on umie strzelić rzutu wolnego, potrafi Roberto Massimo. Mówię do niego jakby był Włochem, a jest to Niemiec. Tak więc, dobra, nie będę mówił po niemiecku. Grunli, ładne uderzenie, Farman broni, no ale Massimo pierwszy dopada do piłki, oddaje uderzenie. Jest to jego 8 gol w sezonie, prowadzimy 2-1. Tu jeszcze mamy potwierdzenie tego, że nie było bramki za pierwszym strzałem. Za drugim oczywiście bramka już była, bo piłka zatrzepotała w siatce, aż miło. Uwaga, Almeida, czyżbyśmy złapali wiatr w żagle, czyżbyśmy chcieli tutaj poszukać trzeciej bramki? Uwaga, Costinha, wrzutka w pole karne, Massimo. I co, i co, i co? Myślałem, może jakiś rzut karny. Niestety nie ma rzutu karnego, tam Zebe Kempf, dogranie jednak niecelne, Chandler. Eintracht chce powalczyć, Calvert-Lewin, to jest super szybki zawodnik, ależ tutaj wyblokowaliśmy 2-3 strzały. No tutaj zrobiliśmy dużo, żeby tej bramki nie stracić i naprawdę ciężka teraz praca w obronie naszych zawodników. Uwaga, Grunli to jest zawodnik, który ma 20, jeśli chodzi o strzelanie rzutów wolnych, tak więc co jak co, ale to robić potrafi i to znakomicie, więc każdy w zasadzie rzut wolny tutaj w okolicy pola karnego jest to duży problem dla... O, rozpocznijmy może drugą połowę dogrywki. Jest to duży problem dla naszego rywala. Zresztą drugą bramkę strzeliliśmy właśnie po strzale z rzutu wolnego Grunliego i po tym, jak Roberto Massimo piłkę dobił po wybiciu jej przez bramkarza. 63% posiadania piłki, 23 do 8 w strzałach. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Borna Sosa.
jakiś tu glitch. Mamy, uwaga, Andre Almeida. Czy będzie 3-1? Nie ma. Almeida, no nie jest to napastnik. On nie za dobrze się czuje w takich sytuacjach. Gronli, Costinha, wrzutka w pole karne. Borna Sosa jeszcze raz i zablokowane dośrodkowanie. Mamy out, 112 minuta. Prowadzimy 2-1. Poproszę moich zawodników, żeby się teraz skupili. Uwaga, Lencina! Oddaje strzał głową, jednak obroniony przez bramkarza. No fajnie by było, jakby nasi dwaj skrzydłowi / schodzący napastnicy strzelili po bramce, zwłaszcza Lencinie są one potrzebne, bo dopiero zaczyna karierę w naszym klubie, więc chciałby zapewne tutaj zacząć. Uwaga, ależ to była akcja, ależ to była piękna akcja w naszym wydaniu. Dominik Solanke, 13 trafienie w sezonie, spójrzmy. Costinha zagrywa do Lenciny i wychodzi tam sobie na skrzydło. Piękne podanie Gronliego właśnie do Costinhi, ten dośrodkowany i Dominik Solanke strzela 13 bramkę w sezonie po naprawdę pięknej akcji, pięknie się to ogląda. To była fantastyczna akcja w naszym wydaniu. No i no, czy możemy już myśleć o zwycięstwie? Chyba można powoli zacząć świętować awans, aczkolwiek poczekajmy. Gra się zawsze do końcowego gwizdka, bo w piłce wszystko zdarzyć się może. Uwaga, Costinha, Lencina, wychodzimy z kontratakiem. Jeszcze raz Solanke. Niestety nie ma bramki. No ale mieliśmy ładną kontratak Grunli. Czy będzie dogranie? Jest dośrodkowanie w pole karne. Costinha, jeszcze raz Grunli. Zablokowane kolejne dośrodkowanie. Mógł chyba troszkę wcześniej to zrobić. Teraz Costinha przechwytuje piłkę. No naprawdę znakomicie wprowadził się w zespół ten Portugalczyk, na pewno ma jakąś wysoką notę. Tu mamy sytuację 1-1, ale 21 Costinha wygrywa ten pojedynek, aczkolwiek fauluje tutaj zawodnika. No cóż, faul taktyczny, żółta kartka, to też trzeba umieć robić i wiedzieć kiedy. Mamy, uwaga, 121 minutę, za chwilkę sędzia powinien zakończyć to spotkanie. Jest koniec spotkania. Costinha, zgodnie z moimi przepowiadaniami, jest bohaterem meczu. W ogóle świetny mecz naszych bocznych obrońców, i Borna Sosa, i Costinha, powyżej od noty powyżej 8, 7-3 marka Olivera Kempfa. Tanzebe tutaj chyba był uznany winnym tej bramki. Sigurd Gronli, również wysoka ocena i reszta zawodników również oceny wysokie, 31 strzałów, absolutna dominacja naszego zespołu. No i moi drodzy, mamy chyba taktykę, która zaczęła działać. Od razu zobaczymy, jak ta taktyka będzie się prezentować w kolejnych meczach. Na razie cieszymy się z awansu do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, czyli do ćwierćfinału, bo to już mamy ćwierćfinał właśnie Pucharu Niemiec. Otrzymujemy 500 000 euro. Wszystko jest piękne, a my spoglądamy w kalendarz. Następne nasze spotkanie wypadałoby zrobić tu jako mecz z Bayernem, ale troszkę je przyspieszymy. Zrobimy tutaj rewanż z Palermo. To będzie nasze następne spotkanie, to będzie nasz kolejny odcinek, czyli rozegramy mecz domowy z Werderem, domowy mecz z Palermo w pierwszej odsłonie tego pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Europejskiej. Później wyjazd do Frankfurtu na rewanż. Oczywiście nie w ramach Pucharu Niemiec, tylko już w ligowej strukturze. No i nasz następny odcinek będzie to spotkanie z Palermo. Później zrobimy sobie dopiero chyba z Hanowerem. Chyba że tutaj pojawią się jakieś ciekawsze mecze w kolejnej rundzie Ligi Europejskiej. Wtedy zobaczymy, co będziemy sobie tam robić. A pierwszy mecz z Palermo będzie można sobie zobaczyć na Facebooku, tak więc już zapraszam na facebookowy profil The Treneiro. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Peace out.